Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Mieliśmy sobie potrenować bardziej tę prezentację, ale się zasiedzieliśmy na plaży. Jesteśmy z Warszawskiej Kooperatywy Spożywczej. W dwóch słowach, co to jest? To jest po prostu grupa osób. Kupujemy po prostu razem produkty spożywcze bezpośrednio od producentów, od rolników. To jest taka oddolna organizacja. To, co jest ważne, my nie jesteśmy reprezentantami tej kooperatywy. Jesteśmy osobami, które się zgłosiły, żeby o niej opowiedzieć i mieliśmy taki pomysł, żeby popytać członków i członkinie kooperatywy, co w ostatnim czasie jest dla nich najważniejsze, a później Państwu to zaprezentować i zapraszamy. No więc Wojtku, wytłumacz mi, jak to jest, że Agata powiedziała, że miało być eko, a tak naprawdę ciągle kupujemy na bazarze. To jest duży podwarszawski bazar z warzywami i owocami, który trochę przypomina hipermarket. No nie jest to do końca hipermarket, to jest duża giełda spożywcza i nie jest do końca taka zła, bo możemy tam kupować bezpośrednio od rolników, którzy przyjeżdżają tam swoimi furgonetkami, samochodami z warzywami i owocami, ale staramy się nawiązywać jak najwięcej kontaktów bezpośrednio z gospodarstwami, najlepiej ekologicznymi i żeby dzięki tym bezpośrednim relacjom, kiedy będzie nas coraz więcej i coraz większe te zamówienia będziemy mogli składać, to też te ceny tych eko warzyw i owoców będą coraz tańsze i będzie można i eko, i tanio kupować. No właśnie, Ole martwi ciągła zmiana lokali, w których działamy. Jak to jest? Z lokalami to jest tak, że rezydowaliśmy już chyba we czterech, a dlatego że w Warszawie lokale są drogie, kooperatywa jest organizacją nie przynoszącą zysków, w związku z czym korzystamy z dobroci ze strony zaprzyjaźnionych organizacji, które oddają nam swoje lokale tymczasowo albo oddają nam część lokali na stałe, co daje nam możliwość przenoszenia się w różne części miasta, sięganie do osób i środowisk, które należą do tych organizacji, a wcześniej nas nie znały, a także pozwala nam dopasować lokal coraz bardziej do naszych potrzeb i przykładem jest lokal, w którym rezydujemy teraz, w takiej nieformalnej, oddolnej inicjatywie Syrena, gdzie mamy nawet swoje regały i skrzynki. Ale nie mamy czasami samochodu ani kierowcy i nie możemy jechać na zakupy. No właśnie, to jest problem, bo musimy jeździć cały czas, nadal jeszcze musimy jeździć po te zakupy my sami, ale chcielibyśmy doprowadzić ostatecznie do takiej sytuacji, żeby te zamówienia były na tyle duże, żeby rolnikom się opłacało nam przywozić i my byśmy na umówione miejsce po prostu przychodzili po odbiór. I wtedy to naprawdę mogłoby nabrać charakteru masowego. Tymczasem jeździmy prywatnymi samochodami uczestników i uczestniczek kooperatywy i myślimy o tym, żeby założyć kooperatywę samochodową i w związku z tym, że używamy tego samochodu tylko raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie, w związku z tym mogli w pozostałe dni inne organizacje czy inni ludzie mogliby tego samochodu używać. Takie rzeczy już funkcjonują w wielu miejscach na świecie, więc wszystko przed nami. Dlaczego mam mniej porów? Pyta Łukasz. Moniko. A można mieć mniej porów, można mieć też mniej innych produktów, a dlatego że kupujemy hurtowo, w związku z czym zamówienia powinny zamykać się do dużych paczek i może tak być, że czegoś nie kupimy, dlatego żeby nie kupić nadmiaru i wtedy osoba, która zamówiła, dostaje mniej, albo dostaje trochę brzydsze, albo dostaje produkty, które nie są takie atrakcyjne wizualnie i tak wyselekcjonowane jak te, które znamy spod lamp w marketach. Niemniej jednak są to produkty lokalne. Lokalne i sezonowe według mnie są smaczniejsze, na przykład jabłka, bo dzięki temu, że mniejszą drogę pokonują, to są też różne gatunki i odmiany tych na przykład jabłek, których się nie opłaca dystrybuować poprzez supermarkety ze względu na potrzebną ich wytrzymałość, na transport, na magazynowanie i tak dalej.
Na banany zabrakło miejsca. Okej, to ja zacznę, a ty skończysz, bo się pomieszaliśmy. Więc jest tak, że można mieć mniej porów, albo mniej pomidorów, albo jabłek, ale bananów najczęściej się w ogóle nie ma. Nie, no to zależy. W zimie musimy trochę korzystać z importowanych owoców. Natomiast w kooperatywie jest taka zasada i ona jest pisana, że priorytetowo kupujemy warzywa i owoce sezonowe i lokalne. Czyli jeżeli coś miałoby się do tego naszego samochodu nie zmieścić, to będą to prędzej banany i pomarańcze niż jabłka albo ziemniaki. W ten sposób też zmieniamy jakieś przyzwyczajenia i zachowania konsumpcyjne uczestników kooperatywy, którzy się przyzwyczajają do, uczą się tego, co jest sezonowe i co jest lepiej kupić w daną porę roku, a co lepiej kiedy indziej. Co jest bardzo różne od tego, do czego nas przyzwyczajają supermarkety, gdzie można kupować o każdej porze roku wszystko i nie zastanawiamy się nawet, czy w tym momencie to jabłko jest przebyło tylko 10 kilometrów z pobliskiego sadu, czy przyjechało parę tysięcy kilometrów w jakichś dziwnych warunkach z dalekich krajów. Wegetarianizm obowiązkowy, krzyczy Tomek. Dlaczego? Tak się po prostu umówiliśmy, że w kooperatywie, w tej naszej warszawskiej kooperatywie nie będziemy kupować ani sprzedawać mięsa i produktów mięsnych, przy czym być może są kooperatywy, które umówią się lub umówiły inaczej. Jest to kwestia etyczna, jest to kwestia produkcji, o której ty powiesz dwa słowa? Etyczna, tak, to jest ważne, dla wielu osób w kooperatywie to jest ważne, ale nie dla wszystkich. W kooperatywie są też ludzie, którzy jedzą mięso, natomiast co jest ważne w kontekście kooperatywy jest to, że sama produkcja mięsa i tak zwana mięsyfikacja diety, która się odbywa na całym świecie, ma bardzo poważne konsekwencje ekologiczne, bo na przykład 90% pasz dla europejskich zwierząt jest sprowadzanych z Brazylii, gdzie są w dużych monokulturach uprawiane na miejscu lasów tropikalnych. Więc powinniśmy mieć to na względzie i również to, jak dużo energii, wody i pożywienia jest potrzebne na wyprodukowanie 1 kg mięsa. Jest to dużo bardziej przewyższa jakby produktywność, efektywność produkcji zboża czy innych produktów spożywczych. Dla mnie osobiście, jako dla weganki, to jest bardzo ważne, że jest przestrzeń, gdzie mogę kupić warzywo, owoc, ziarno, susz, ser sojowy, tofu, a nie jest tam sprzedawane mięso i jest to też miejsce, gdzie mogę się podzielić tym, opowiedzieć o tym i propagować bliską mi ideę. Ale nie podoba mi się, że liczymy godzinopunkty. Liczymy, ale jakoś się tak złożyło, że na razie nikt na to nie zwraca uwagi. Liczymy godzinopunkty. Ta koncepcja się wzięła z tego, że w kooperatywie bardzo ważne jest zaangażowanie. To nie muszą być konkretne godziny pracy czy jakieś zadania to są, ale ważne jest, żeby brać udział w tym, co robi kooperatywa, bo to nie jest sklep, to nie jest hipermarket, to jest wspólna jakaś inicjatywa i możemy to realizować tylko wtedy, kiedy wszyscy w tym czynnie biorą udział. Nikogo tu nie znam, płacze Roman. Roman zna dużo osób, bo często użyczał samochodu, jeździł na zakupy, ale to jest tak, że zdarza się, że można przyjść na zakupy i widzieć 20 osób po raz pierwszy i nie wiedzieć, kto jak ma na imię, chociaż staramy się, żeby tak się nie działo i przedstawiamy się i dużo ze sobą rozmawiamy, ale kooperatywa nie wymusza regularnego członkostwa. Można do niej przychodzić regularnie, potem przestać, potem wrócić. Tutaj spotkaliśmy już dwie osoby, które były lub są w kooperatywie spożywczej z Warszawy. Są z nami w tym budynku. Więc robimy, co możemy, żeby tak nie było i żebyśmy nie byli grupą osób anonimowych,
organizujemy różne wydarzenia, o których jeszcze powiem, zwłaszcza na fali dużego zainteresowania medialnego, kiedy borykaliśmy się z kilkunastoma osobami, które chciały się z tygodnia na tydzień zapisać do kooperatywy. Były takie momenty, gdzie po prostu się nie znaliśmy, ale potem zrobiliśmy piknik nad Wisłą i teraz już pamiętamy swoje imiona. Ale system, zarówno tym osobom, które są w kooperatywie od dawna, jak i tym, które są nowe, sprawia dużo problemów. System, właśnie, opieramy się w naszej... W tym działaniu kooperatywy opieramy się na systemie komputerowym, który został zaprojektowany i zaprogramowany przez kilku informatyków należących do kooperatywy, którzy to zrobili zupełnie nieodpłatnie i na zasadach open source. Bo jak się wstawi przecinek zamiast kropki, to system nie policzy odpowiedniej wagi. Ale jest taki mały błędzik w systemie. Ale ten system pozwala zrobić zakupy z domu, trwa to 10 minut, system podpowiada, co jest sezonowe, system przelicza ceny, pokazując te wprowadzone z poprzednich zakupów, pokazuje, ile brakuje do pełnej paczki, więc jest bardzo wygodny i będziemy się z nim dzielić, z innymi kooperatywami. Chyba, że przestanie nam działać lista mailingowa, co się ostatnio stało. No właśnie, jak to jest z tą listą, powiedz. Lista przestała działać, ponieważ okazało się, że członkowie i członkinie kooperatywy produkują za dużo maili na godzinę i musieliśmy stosować tymczasowe rozwiązania, wróciliśmy na trochę do forum, cały czas spotykamy się osobiście i mamy spotkania i zebrania, a niedługo będzie nowa lista, więc próbujemy poradzić i takim sytuacjom. I to świetnie obrazuje, że kooperatywa jest czymś więcej niż tylko wspólne kupowanie tych warzyw i owoców, że buzuje w niej życie towarzyskie i po prostu serwery tego nie wytrzymały, tej ilości e-maili, które krążą między nami, więc musimy teraz szukać nowych rozwiązań. Na zakończenie kilka słów o tym, czym dla nas jest kooperatywa i jakie są podstawowe założenia. To przede wszystkim projekt społeczny, co pozwala odróżnić nas od sklepu i od klubu kupieckiego, dlatego że poza wspólnymi zakupami bardzo dbamy o relacje, to co się między nami dzieje. Organizujemy wydarzenia takie jak dyskusje, jak spotkania, jak pokaz filmu. Włączamy się w różne duże inicjatywy warszawskie i nie tylko, czego przykładem jest zeszłoroczna listopadowa blokada antyfaszystowska, a także sięgamy do tradycji spółdzielczości w postaci funduszu gromadzkiego, który to fundusz możemy przeznaczać na rozwój kooperatywy, kupując na przykład regały, możemy go przeznaczać na różne wspólne imprezy, ale także jest to fundusz pomocowy dla członków i członkini kooperatywy, którzy mogą się ubiegać po to, żeby sfinansować sobie na przykład wizytę u dentysty. Ważne jest dla nas uczestnictwo, a nie konieczność kupowania. Tak, czyli priorytetowo, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, to ważniejsze jest, że się angażuje w kooperatywę i że w niej uczestniczy, niż że może zapłacić za te zakupy. Czyli to nie jest problemem, jeżeli ktoś nie ma w danym dniu pieniędzy na przykład. Mimo to może z nami zrobić zakupy. Kooperatywa łączy ludzi, właśnie. W kooperatywie znajduje się wiele różnych typów osób z różnych klas społecznych, w różnym wieku. Są ludzie, którzy są w kooperatywie ze względów ideologicznych, są ludzie, którzy są w kooperatywie z tego względu, że mają łatwiejszy dostęp do tanich i możliwie też ekologicznych produktów spożywczych. I są ludzie, dla których kooperatywa to jest przede wszystkim miejsce towarzyskie, gdzie mogą poznać nowych ludzi, gdzie mogą się właśnie w ten sposób rozerwać. A hierarchiczność przy ogórku, przy pomidorze, ale nie przy kurczaku. A hierarchiczność to taka ogólna zasada, która mówi o tym, że w kooperatywie nie ma zarządu, nie ma managementu, nie ma kierownika ani osoby odpowiedzialnej za to, co się dzieje i odpowiedzialnej za inne osoby. Wszystkie funkcje są dobrowolne i są rotacyjne. Próbujemy uczyć się od siebie nawzajem. Każdego i każdej głos jest równoważny. Głos przedstawiony na spotkaniach osobiście albo poprzez internet. Decyzje próbujemy podejmować w oparciu o konsensus.
Nie próbujemy, podejmujemy. A, to nie jest łatwe, ale cały czas się staramy i nie zrażamy. I na koniec parę faktów na temat kooperatywy. Kooperatywa warszawska działa już ponad 1,5 roku i zapisało się do niej już ponad 120 osób, w sumie z czego tak mniej więcej w każdym danym momencie zakupów to bierze udział mniej więcej 20-30 osób naraz. Także to nie jest tak, że te osoby są równocześnie wszystkie w takim samym natężeniu aktywne. No i zarażamy tym pomysłem, tą ideą inne miejsca, inne środowiska. Powstały już kooperatywy lub są w planach w takich miastach jak Łódź, Poznań, Wrocław, Lublin. W Gdańsku też był pomysł założenia kooperatywy na wzór naszej. I w Warszawie powstała już druga kooperatywa, Mokotowska Kooperatywa Spożywcza, i w planach jest trzecia, Praska. Także jesteśmy na jak najlepszej drodze i zapraszamy do zakładania kooperatyw, bo docelowo nie chcemy, żeby każda z kooperatyw była nieskończenie wielka, tylko żeby było ich dużo i malutkich. A jeszcze na koniec dodam, mam nadzieję, że udało mi się zaspokoić potrzebę niektórych osób, z którymi miałam przyjemność porozmawiać w sesji networkingowej i między linijkami przesączyć mój antykapitalistyczny pogląd. Dziękujemy bardzo.